Cześć, cały blog Forum Gdańsk. No przykro mi, że nie jestem w stanie tam być dzisiaj z wami. Bardzo bym chciał odebrać tę nagrodę osobiście, ale jednocześnie jestem autentycznie niesamowicie wdzięczny za to, że uznaliście mnie za wpływowego blogera. Z jednej strony to jest dla mnie taka oznaka zaufania, z drugiej strony pewnego docenienia tego modelu blogowania, który staram się realizować. I to jest niesamowicie fajne uczucie. I wydaje mi się, że mam prawo i mam mandat do tego, żeby powiedzieć wam dzisiaj kilka słów. I mam taką nadzieję, że one wpłyną na to, w jaki sposób będziecie blogowali w przyszłym roku do kolejnego BFG. I ja się zastanawiałem, w jaki sposób to powiedzieć, ale myślę, że nie ma dobrego sposobu, muszę walnąć prosto z mostu. Mam taką prośbę do was. Zastanawiajcie się, w jaki sposób, komu i za ile oddajecie swoją duszę. I ja widzę takie zjawisko i to mnie autentycznie bulwersuje. Czasami mi się nóż w kieszeni otwiera, gdy widzę, w jaki sposób niektóre agencje, niektóre marki próbują wykorzystać blogerów, próbują, traktują ich trochę jak słupy ogłoszeniowe, trochę jak taki tani substytut dla reklam w telewizji. I wydaje mi się, że można blogera ładnie ubrać, upudrować, zrobić mu sesję fotograficzną, zapłacić parę groszy i bloger już opchnie dowolny produkt. Żelazko, ekspres do kawy, golarkę, no cokolwiek. I my się czasami śmiejemy z celebrytów, że oni tam najpierw w reklamie takiej firmy, później w reklamie innej firmy skaczą z kwiatka na kwiatek. Uważamy to za obciachowe. A prawda jest taka, że to my, blogerzy, jesteśmy też z zewnątrz często uznawani za obciachowych i dokładamy się do tego. I ja wiem, że agencje i marki mają swoje cele, realizują jakiś swój plan, ale my nie musimy tego planu akceptować. Możemy realizować własne projekty i wydaje mi się, że przez te ostatnie 2 lata mi, ale nie tylko mi, wielu innym osobom, które zaczynały przede mną, też udało się pokazać, że można świetnie prowadzić bloga, realizując własne projekty, i jednocześnie zapraszać marki do tego, żeby ogrzały się w blasku blogera, który ma świetną relację ze swoimi czytelnikami, który nie próbuje żenić kitów, tylko po prostu stara się dostarczyć jak największą wartość. I wcale nie musi być tak, że logo tej marki jest wszędzie, że wszędzie się o niej pisze, w każdym artykule się o niej pisze. Tą wartość można dawać i marki także potrafią to zauważyć i mądre marki potrafią to zauważyć i potrafią z tego skorzystać. Daje się tak współpracować i życzę wam bardzo, żebyście się nie bali, żebyście byli odważni, żeby w tym kolejnym roku, żebyście chętnie realizowali własne pomysły i własne projekty. Powiem za siebie, ale zawsze możecie się do mnie odezwać, jeśli macie jakieś wątpliwości w tym zakresie. Osoby, które się ze mną kontaktują, dostają ode mnie wskazówki na temat tego, podpowiedzi, jak takie własne pomysły wdrażać w życie. I to jest świetny model. To jest model, który daje wartość wszystkim, a przede wszystkim daje wartość waszym czytelnikom i pomaga im przemieszczać się z punktu A do punktu B. W jaki sposób zmieniać ich życie na lepsze, bez względu na to, jakie te treści są. Warto być cierpliwym, warto być uczciwym i warto po prostu działać, nawet ponosząc porażki po drodze, bo na tych porażkach się uczymy. I jeżeli ktoś wam mówi, że blogosfera się kończy, że blogowanie się kończy, to ja się zgadzam, ale tylko w jednym aspekcie. Kończy się pewien prosty model blogowania, który miał zastosowanie jeszcze kilka lat temu i ta ścieżka jest ścieżką, która wskazuje nas na pewien obciach, niestety, gdzieś tam w dystansie. Ja wierzę w to, że blogowanie dopiero się rozwija i stoi przed nim wiele możliwości. Nie trzeba uciekać do innych mediów. Mam wystarczająco dużo dowodów, że da się blogować, dostarczając świetną jakość i jednocześnie nie przymierać głodem. I tej wiary i systematyczności i konsekwencji wam życzę. Rozgadałem się jak zwykle.
Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za tą nagrodę i do usłyszenia i dobrej zabawy na BFG. Trzymajcie się, na razie.